Mamy 2 stycznia, nasza córeczka nie chce nadal wyjść, więc ja po prostu tylko korzystam i chodzimy na spacery. Wczoraj w Nowy Rok byliśmy z Wojtkiem w Parku Wolskim w Krakowie na spacerze, pomimo średniej pogody, bo myślałam, że może ją trochę rozruszam, chodziłam wieczorem po schodach, nic się nie dzieje. Czekamy dalej, zobaczymy, może jutro by zechciała wyjść, może pojutrze. Już chciałabym naprawdę, no ale oczekujemy ciebie, córeczko, nadal. Dzień dobry, witamy was. Dzień dobry, kochani. Tydzień temu, dokładnie widzieliście przed chwilą, byliśmy w Wieliczce na spacerze. Tak. Takim, powiedzmy, noworocznym. Gdzie chodziłam, spacerowałam i robiłam wszystko, żeby... Nasza Antonina. Już możemy to głośno mówić. Nasza Antosia. Nasza Antosia. No w końcu urodziła się i wyszła do nas na świat. I się udało. I się udało. W poniedziałek o godzinie 15 odeszło mi wody w domu i się zaczęło. Ale całą opowieść a propos tego, jak to się zaczęło, mojego porodu, przebiegu, nagrałam wam osobistego vloga. Myślę, że po tym wyleci na kanał. Powiemy wam, że naprawdę dużo emocji, dużo oczekiwania, stresów. Chociaż myślałem, że się będzie gorzej stresował i jakoś będzie to taki nerwowy okres. A ja zauważyłem, że kiedy działałem, kiedy na przykład Aga już do mnie zadzwoniła, że rzeczywiście jej wody odeszły i w ogóle, żebyśmy jechali, to ja zdążyłem zadzwonić po koleżankę, żeby mnie zamieniła w pracę, bo byłem wtedy. Uh-huh. Wróciłem spokojnie do domu. Ta w ogóle wylajtowana jak sanki w maju, jak to się mówi. Bo też jeszcze tam coś robiłaś koło siebie i tak, w ogóle. Tak, zanim trafiłam do szpitala od odejścia tych wód, to wam zresztą opowiem. Minęło tak, troszeczkę czasu i w ogóle, więc ja tutaj na opowiadam spokojnie. Ze swojej perspektywy wam troszeczkę też nakreślę, bo powiem wam, no ja dużo opowiedzieć nie muszę i nie mam co. A Aga pewnie się sama rozgada, więc... Myślałem, że u mnie będzie gorzej, a tutaj jakoś... Dałeś radę. Dałem radę. Zawiozłem ją, pożegnaliśmy się i uwaga, wróciłem spokojnie do pracy. A, no. Wróciłeś jeszcze? Tak, ja wróciłem jeszcze do pracy. Zawiozłem ją chyba po 16 byliśmy w szpitalu. No. Po 18. Przepraszam, po 18. Tak, po 18 trafiłem. Czyli jednak był w szoku. No może tam nie patrzyłem na zegar. Umknęły mu jakieś godzinki, ale to nic. Tak, ale wiem, że na 20 byłem w pracy z powrotem i jeszcze miałem do 21 tam 30 siedziałem i pracowałem. Gorszy był drugi dzień, kiedy jak jeszcze dawała mi Aga znać gdzieś tam SMS-ami raz na jakiś czas, to było wszystko okej, okay, ale jak w pewnym momencie przestała nagle pisać i tak już zauważyłem, że już nie pisze od 2 godzin, to sobie myślę, oho,
Dzieje się. Do rodziców mówię, dzieje się. Dzieje się. A Aga do mnie napisała po 3 godzinach. No co tam u ciebie? Ja mówię, a co to się nie zaczęło? Nie, jeszcze nie. Ja mówię, no to myślałem, że już 3 godziny ciszy, no to już się zaczęło. Nie, bo to też był taki moment przestoju. No, wszystko wam opowiem, jak mój poród przebiegał. Trzeci raz wam mówi, więc na pewno opowiem. Tak. No i u mnie tak to. Tak to minęły te dni. Chciałem się wyspać, a zauważyłem teraz, że po prostu jak mi brakuje Agi w łóżku, to się tym bardziej nie mogę wyspać niż z nią, więc... Także kochani, mamy już naszą Antosię, Anastazję Janik. Antoninę Anastazję Janik. Tak. Pięknie. Ma nasza córa 5 dni. My dzisiaj wyszliśmy na spacer z Wojtkiem na chwilę się... Przewietrzyć. Córa moja została z moją mamą i z moim tatą. Nie boję się jej zostawiać z nimi, bo moja mama jest jeszcze byłą pielęgniarką, więc jakby nakarmiona, uśpiona, przewinięta. Została z dziadkami, a my wyszliśmy na chwilę, żeby się odetchnąć, przewietrzyć. I pobyć chwilę po prostu sam na sam. Sam na sam. Za niedługo nie będziemy mieć też takiej możliwości, bo oczywiście rodzice wrócą już za niedługo do Łodzi. No a my zostaniemy, więc... No, Antosia jeszcze nie może wychodzić, wiadomo, bo ma dopiero 5 dni, jest też zbyt zimno. Więc parę jeszcze dni, tygodni może i zobaczymy, jak to pójdzie, ale przed nami w domku, więc korzystamy. Tak, jutro przychodzi do nas środowiskowa położna, więc dowiemy się wszystkiego, jak to nasza Antosia się rozwija. I może jeszcze jakieś ciekawostki a propos pielęgnacji, coś nam zdradzi. Także ale pani. Na razie jesteśmy dumni z siebie. Bardzo ładnie sobie dajemy radę. Bo dajemy sobie radę. Tak z naszej perspektywy nie jest źle. Nie panikujemy. Nie dzieją się jakieś, nie wiem, sceny dantejskie, żeby płacz w ogóle, żebyśmy nie umieli ją uciszyć. Więc na razie odpukać jest okej. Okay. Dlatego dziękujemy wam koniec za tego vloga i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Teraz będzie ich więcej.